Dobra, widzowie, słuchajcie. Oglądamy to i powiem wam czemu, bo nie każdy może zna tą kreskówkę. Jest stara. Ale w tym odcinku to jest o szachach. O giga zagraniach szachowych, które kończą przeciwnika w jednym posunięciu. W jednym. Więc musimy to obejrzeć. Zobaczymy smaczki, które pozwolą wygrać jutro z Rybsonem. Tak czy nie? Pewnie nie, ale... ale może się uda! Spartiatics! Yeah, boy! A fangra! A teraz o mojej rodzinie... Dziękuję bardzo, Niwol. Dobra, oglądamy o szachach. Dokument. Świat według Ludwiczka. Udział biorą January Brunow, Wojciech Paszkowski, Ewa Markowska, Jacek Bucik. Dobra głośność? Widuch Jan Aleksandrowicz i inni. Obluwa widzów bez słowa? Zamaskowany mały szachista. Szkoła podstawowa była... Nie, no polałem się zawsze. Groźba okrutnego upokorzenia czyhała wszędzie. Ale mało. Sztuka polegała na tym, aby trzymać się z daleka od wszelkich pozalekcyjnych zajęć dla ochotników, na przykład klubu zwolenników opery. Ty w jakiej szkole tak robią na lekcji? Albo klubu geologicznego. Chyba na elekcji prędzej. A ja myślałem, że węglan chrzanu. Najbardziej niedorzecznym klubem był męski klub kibiców sportowych. Robię same asy, żadne asy, żadne asy, pospolite z was cieniasy. Uczeń terroryzuje całą szkołę. Nawet na nauczycieli wjeżdża, ja pierdziel. Kiedy już udało się uniknąć tych wszystkich klubów, można było sobie spokojnie... Czyżbyście się nudzili, chłopcy? Nie, raczej wprost przeciwnie. Śmiem wątpić. Ale odbite. Chodźcie za mną. Może bardzo dziś wzburzony, będę martwić się o ciebie. W tym roku przygotowujemy Piraty w Spensans i wciąż brakuje ładnie, nam wykonawcy ładnie. Jednej z głównych ról, czyli króla. Dobrze, wystarczy na razie. No więc, który z was? Przykro mi, ale ja zapisałem się na kurs pływania. A ja do klubu tych kibiców sportowych. A pan... Panie Anderson. Ciekawe. Ćwiczę... szachy. To my! W końcu! Tak, ha, jest taki klub. Jak najbardziej. I w ten sposób przypadkiem dostałem się na turniej. Oto Ludwik Anderson. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa... Oswald dał na Goliborde 10 złotych. Siemanko, dawno mnie tu nie było. Dziękuję, Oswald, witam. Amator, nowy, dzieciuch. Baw. Kurde, bo zakrywa. Co jest z tym donate'em? No wypieprzaj z ekranu. Znaczy, dziękuję za niego, ale co się w dupę dzieje? Anderson. Amator, nowy, dzieciuch. Baw się dobrze, mój mały szachisto. Ale go wali po łbie. Okno to dobre wyjście. Że co? Jesteś tu, bo chciałeś wymigać się z przesłuchania do musicalu, co nie? Kuchnia. Wszędzie dookoła te stereotypy. To prawda. Jesteś już trzecim przyciągniętym tu przez dyrektorkę. Tamci dwaj wybrali okno. Czy muszę to zrobić? Możesz zostać i nauczyć się grać. Połamać nogi albo grać w szachy. Bardzo trudna decyzja. Co mi tam? Magik. Tu jest jednak bezpieczniej. Magik wyjście. Cześć, jestem Melvin. Ja też nazywam się Melvin. Mam na imię... Ej, ciebie znam. Jesteś Franklin, prawda? Jasne, ale mówią do mnie Melvin. To
Rudy, chciałbyś zagrać? Pewnie. Znacie szalone ósemki? Jesteś zabawny, Rudy. Mogę do ciebie mówić, Melvin? Nie. Co to? Nie dam rady tego obejść bez pauzowania. Ty, nie pamiętam tak tego dokładnie. Ale... Co się dzieje? No co, Rudy, chciałbyś zagrać? Pewnie. Znacie szalone ósemki? Jesteś zabawny, Rudy. Mogę do ciebie mówić, Melvin? Nie. Wiesz co? Melvin i Melvin są w trakcie partii. Popatrzymy sobie, co? Wspaniały pomysł. Musisz wiedzieć, że Melvin pobił Melvina 26 razy, a Melvina Melvin dopiero 25, więc ta partia jest dość ważna. Ludi, Ludi! Ach, ta presja, to napięcie. Nigdy nie widziałem czegoś tak pasjonującego. Och, Ludi, po prostu nie rozumiesz pieprzony laik. Może i nie, ale gdyby tak przesunął to coś w kształcie konia, wygrałby i można by iść do domu. Co ten smarkacz sobie myśli? Wiesz, Ludi, zamiast robić uwagi, poznaj najpierw zasady gry. Szachmat. To niemożliwe. Ludi miał rację. Konie na królową. Poznajesz ten ruch? Syberyjski podmuch. No co, nie mówiłem? I tak zaczęła się moja kariera szachisty. Wieża, koniuszy, facet na koniu, Karino... Koniuszy. Człowiek dla manczy. Koń, to jest koń. Dlaczego nie możesz tego zapamiętać? On doprowadza mnie do szału. O, listonosz, telegrafista, poseł. To goniec, Laufer, przecież to proste. Kpisz sobie z nas wszystkich? Nie wiedziałem, jak nazywają się te wszystkie figury, ale jakoś instynktownie wiedziałem dokładnie, gdzie należy je przesuwać. Po raz pierwszy w życiu byłem naturalny. Szach, proszę. Masz na myśli szachmat? Jak chcesz. Rumuński odwrót, geniusz. Błyskotliwy. Szalony. Rumuński odwrót? Dobra, widzowie, trzeba się tego nauczyć, jak to jest takie oro. On miał tylko konia i gońca na szachownicy i wygrał? I pionka z tyłu. Pierwszy w życiu. Króla nawet nie ma. Szach, proszę. Co się dzieje? Jak chcesz. Nawet króla nie ma. Geniusz, błyskotliwy, szalony. Takie oro, że króla nie trzeba. Sól bierze pieprz na trójkę. Tak jest. Przegapiłem. Ty znasz tego Melvina? Spostrzegłeś to? To przeczucie. Siema, cześć, Ludi. Oj, niedobrze, Ludi. Oni wszyscy są szachistami. Ty wiesz, co się dzieje z szachistami? Co? Są upokarzani, poniżani i w ogóle. No co wy, to komunał. O, czyżby? Kto jest mistrzem? No, dalej! Znowu. Glen. Rany, nie znoszę mieć racji. Szachmat. Niesamowity. Szachmat. Jest wspaniały. Szachmat. Może nawet... Ty! Tu nie ma... A, chyba, że tam coś stoi. Jest tak błyskotliwy, jak... Dobra, to nie ma znaczenia. Jak śmiesz tak mówić? To już bluźnierstwo, kalasz imię wielkiego. Myślicie, że jestem tak dobry jak Jackie Gleason? Nie, on ma na myśli innego wielkiego. Nie jesteś tak dobry jak on. Kim jestem? Typ jest tak dobry, że mają jego zdjęcie non-stop w klasie ukryte. Na kartce jakiejś. Takie po prostu czarno-białe wydrukowane zdjęcie. Świr. Melvin, opowiedz mu. Niektórzy mówią, że był najlepszym szachistą wszechczasów. Pojawił się to z niego. Nikt nie znał jego imienia. Nazywano go zamaskowanym szachistą. Te chłopy mają rzutnik z taśmą. Co się dzieje? Fanboje chłopa. Serio? Pewnie ślęczeli godzinami, nim wymyślili to przezwisko. Był rok 1919. Zamaskowany szachista ujawnił się podczas zawodów w Wisconsin i wykazał najdłuższym pasmem niepokonanych partii w historii stanu Wisconsin. Pokonał Kenosze, Oshkosze, Chippewę. Aż pewnego zimnego czerwcowego dnia, po całkowitym upokorzeniu dotychczasowego mistrza szachów, w trakcie 12-sekundowego pojedynku, zamaskowany szachista po prostu zniknął. Melvin Światło. O, kuchnia, co się z nim stało? Nie wiadomo.
Odwiesił maskę i nikt nie wie, kim był naprawdę. Uważacie, że gram tak dobrze jak on? Myślę, że może grasz nawet lepiej. Nie mogę tego słuchać. Ja też. To jest najmilsza rzecz, jaką szachista może powiedzieć szachiście. I dlatego zapisałem cię na szachowy turniej Cedrowej Górki. Gdzie mnie zapisałeś? No to widzowie jak mnie zapisali przypadkiem. Eliminacje zaczną się jutro. Proszę, powiedz, że to kameralny turniej i nikt o nim nie wie, proszę. Przeciwnie, jest bardzo duży. To ogromne przedsięwzięcie. Zjeżdżają się ludzie z całego stanu. Kuchnia, już to widzę. Tylko jak był przy konkurs, może wiesz, on taki jak się w to gra? Tajny. No tak. W tym tygodniu pobiłem wszystkich trzech Melvinów, ale muszę poćwiczyć do turnieju. Rozumiem. Ach, na strychu jest jakaś plansza. Idź pobaw się ze swymi wyobrażonymi przyjaciółmi, Melvinami. Matka go ciśnie, że ona nie wierzy, że on może mieć kolegów, jak gra w szachy. Ja wie. A chodźcie, Melvinowie, za mną. Ja pierdzie. Jaki on słodki. Słodki Debbie. Witaj, Andy. Jak minął dzień? Tak, tak, w porządku. Wiesz, stało się coś dziwnego. Stary wkurzony na staw. Znowu się zaczyna. Ludy wrócił do domu z trójką wyimaginowanych przyjaciół i poprosił o szachy. Co? Prawda, że dziwne? Nigdy nie tworzył sobie w wyobraźni żadnych przyjaciół. To nieważne. No więc co mu powiedziałaś o szachach? Żeby sprawdził na strychu. Tam gdzieś są twoje. Zwariowałaś? Ja No dobra. Nie pozwalam ci dotykać tych szachów. Uspokój się trochę, tato, bo jeszcze dostaniesz zawału. A ty zwariowałeś? Chcesz zrujnować sobie życie? No nie. Proste nie fakty. Możesz grać w szachy. Zostaniesz wyśmiany, nie rozumiesz? Wszyscy nabijają się proste z ludzi grających fakty w szachy. Skąd wiesz? Ponieważ sam się z nich śmieję. Stary motywuje, jak zawsze. Widziałem takich w telewizji, w parku, zgraja mózgowców, kujonów, myślicieli szachistów, chodzące po śmiewiskach. Chciałem tylko sobie pograć. Nie, to nie jest tak. Będziesz stary potępiony. Oszał. Im będziesz lepszy, tym bardziej będą się z ciebie śmiać. Wiesz, jak się zastanowić, to jest tak jak mówisz. Nikt nigdy nie rozmawia z Melvinami poza innymi Melvinami. Przyjaźnisz się z kimś imieniem Melvin? Nie, to jednak prawda. Musisz skończyć z tym szaleństwem. Nie grywaj w szachy, zrujnują ci życie. No och, nie dramatyzuj tak. Dlaczego nie proste chcesz fakty grać pluje na przykład w pokera? Dobra. Stary woli, żeby od hazardu się uzależnił, niż grał w te szachy dla przegrywów. Dobrze, bardzo dobrze. Tego mi trzeba. Zmyślonych przyjaciół i uzależnienia od hazardu. No. Co? Mówisz jak wariat. Wreszcie ma jakieś hobby. Trzeba go raczej zachęcać. Zachęcać? Próbuję go tylko ochronić. Ochronić, ale przed czym? B i U. A? Bólem i upokorzeniem. Ależ Andy, to jest tylko gra. Jutro w pokera jednak tak, gramy na streamie. Jasne. A trąd to tylko wysypka. Pozwól, że ci coś wyjaśnię odnośnie tej gry. Historyjka, która przydarzyła się pewnemu chłopcu imieniem Andy. Wszystko zaczęło się, jak byłem mniej więcej w wieku Ludwika. Ach, co robisz, mistrzuniu? Ciągnęło się tak aż do liceum. Popatrzcie, to ten osioł od szachu! Tego się oglądać nie da. Chłopcy gra w szach. Tego się ogląda. To samo działo się w czasie wojny. A to co? Ich bin ein Schachmeister. Ja pierdolę to za dużo. Co tu się dzieje? Dobra, może troszkę podkolorowałem ostatni kawałek, ale i tak cena, którą płaciłem za miłość do szachów, była wysoka. Andy, to, że z ciebie się śmiali, nie znaczy, że z Ludwika też będą. Żartujesz chyba.
to dokładnie to oznacza. Chcę oszczędzić mu wielu rozczarowań. B i U, kochanie. B i U. Powinieneś pozwolić mu się sprawdzić. Może masz rację. Ten dzieciak nie jest taki jak ja. Nie trzeba się tym tak przejmować. Czy wszyscy już postawili? Co robisz, Ludi? Wprawiam się w zawód krupiera z Vega. Co? To nie jest wcale łatwe. Ludi, jeśli lubisz grać w szachy, to graj w szachy. Jak to? Chcesz, żeby się ze mnie śmiali? Twój tata ma pewne bolesne wspomnienia w związku z szachami, ale to wcale nie znaczy, że ciebie czeka to samo. Trzeba temu stawić czoło. Twój tata jest trochę inny. Sadgę dla taty. Ale będą mi dokuczać, jeśli zostanę szachistą. Wcale nie. Szachy to bardzo trudna gra. Wiem, że dzieciaki będą podziwiać twoje możliwości intelektualne. Na pewno. Ej, przestań! Oddawaj! Ej, to mój goniec, mój pionek, moja wieża, mam tylko dwie takie. Próbuj grać w tę swoją durnowatą grę bez pionków! Ja pierdzielę. Pozwól, że naprawię tych graczy! One nie powinny... Pozwól, że naprawię tych graczy! Ja pierdzielę! To nie jest bajka dla dzieci. Boże! Boże! Nie mogę. Pozwól, że naprawię tych graczy. One nie powinny przebywać na słońcu. Ty to pewnie specjalnie, co? Masz nauczkę. Lepiej spróbuj amerykańskiej gry. Na przykład Chińczyka. Chińczyka. Chińczyk amerykański. Dziękuję bardzo. Kumakowski za subę dla Fizowatego. Pozwól, że naprawię tych graczy. Nie mogę, to jest za mocne. Mam nadzieję, że na tej liście nie ma mojego nazwiska. Ej, Cienias, co tam robisz? Zapisujesz się na listę mistrzuniów? Nie, ja tylko przepisywałem sobie nazwiska tych cieniasów szachowych, żeby się z nich pośmiać. O, dobry pomysł! Zrób kopię tej listy i prześlij do mojej dziewczyny, dobrze, stary? Do kogo? Upokorzenie zbliża się wygląda. Krokami. O, mam pomysł! No i znów przyszła pora, po raz kolejny. Dobra, jest trudniej, czyli jutrzejszy dzień. Gdzie Ludi? Może postanowił nie przyjść. O, któż to przybył? Czyżby zamaskowany szachista? Wygląda mi na to, że ktoś chce się podszyć pod legendę. Szachmat. Wygląda na to, że nasz mały zamaskowany szachista pokonał już pierwszą ofiarę. Cześć, jestem Mitchell. Kim jesteś, zamaskowany kolego? Szachmat. Nasz mały zamaskowany Mitchell. Kogoś przewyższy. Mitchell to chyba MKRR. Mały zamaskowany szachista mówią, że jest naprawdę dobry. Czy on nam kogoś nie przypomina? Mitchell MKRR. Nie. Dzieciaka z grubego Alberta? Chodźcie, mam pewien pomysł. Rumuński odwrót. Znam tylko dwie osoby umiejące wykorzystać ten ruch. Szachmat. Przykro mi, Melvin. Ludi, to jesteś ty? Ciszej. Nie demaskuj mnie. Panie i panowie, ostatnie... Ten jaki łeb ma! Jakie dziwne postacie z tyłu. Wiadomości z turnieju szachowego. Turniej w Cedrowej Górce został całkowicie zdominowany przez małego, zamaskowanego szachistę. Pobił on już kilku faworytów i mówi się, że może jest lepszy od oryginalnego, zamaskowanego szachisty, legendy naszego miasteczka sprzed wielu lat. Ojej. Jaki szachista w masce? O czym on mówi? Istnieje tylko jeden zamaskowany szachista. Masz na myśli tego człowieka, który bał się pokazać twarz? Tego wielkiego, zamaskowanego? Jego już nie ma. Jego już nie ma. Właśnie, że jest. Dokąd stary idziesz? Ma plan, widzowie. Oczywiście, że na ten turniej. O, Andy, czy idziesz tam po to, żeby powiedzieć temu zamaskowanemu chłopcu, że nie musi się bać i może zdjąć maskę? Żartujesz ze mnie? Idę tam, żeby go pokonać. Stary wstał. Tyle lat nie mógł grać w szachy. Co on mówi?
szachmat. Nasz mały zamaskowany szachista. Ale oplu. Do wygrywania. Gracze, trzymajcie swoich królów, bo on już nadchodzi. Gadasz głupstwa. Nie mogę w to uwierzyć. Spójrzcie. Zamaskowany szachista i ludzi. Widzicie? Zamaskowany szachista. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Genialne. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Któż to przybył, czyżby Sparta? XD. Ta, to ja. Ja jestem tym mistrzem szachowym, wiadomo. Niemożliwe. To nie może być on. Mały zamaskowany szachista chce pączka. Chciałem powiedzieć trzy. Dobra, to on. Szachmat. Ale się zdradził. Ej, ten jest już w lodówce. Drzwi zamknięte, światła zgaszone, jajka schłodzone, masło twardnie. Lepiej łapcie swoje czapki i żegnajcie się. To już koniec, moi drodzy, a zwycięzcą turnieju w Cedrowej Górce zostaje mały, zamaskowany szachista. Mały szachista, dziękuję bardzo, to dla niego zaszczyt. Zastanawiam się tylko, czy zdejmie maskę. Przyszedł. Niech mnie porwą moje wieże. Niech mnie porwą moje wieże, Boże, szachiści, widzowie. Pozwól, że naprawię tych graczy. Mistrz szachów. Panie i panowie, po długich 40 latach nasz zamaskowany szachista wyszedł z kryjówki, by wyzwać na pojedynek małego mistrza. Czy przyjmujesz wyzwanie? Mały szachista chciałby wiedzieć, jak stoimy z pączkami. Mały szachista przyjmuje wyzwanie? Przekupiony. Na napięcie miało miejsce w jakimkolwiek meczu, w jakiejkolwiek dziedzinie sportu. Pomyślcie tylko, mały zamaskowany kontra wielki, legendarny. I tak, moi drodzy, pierwszy ruch należy do wielkiego. Wystawia pionek. Zamaskowany malec odpowiada również pionkiem. Matka, pionek w lewo, przyszła? Goniec w prawo. Król ukrywa się za królową i znów koń. Pionek, ponownie koń, wieża w lewo. Niech mnie ktoś ochłodzi! Ej, też bym chciał! No dalej, ludzi, walcz z nim! Więcej było. Malec decyduje się na ruch prawą wieżą do środka. Kochani, to najlepsza partia szachów, jaką widziałem od lat. Przeczuwają każdy ruch przeciwnika. To prawie tak, jakby byli pokrewnieni. Świetny ruch! Tak, trzymaj! Ściągajcie szybko maski, cieniasy! Pokażcie się! Ściągajcie machy! Ściągajcie! Ten wszystkich, cały film terroryzuje. Wszystkich. Przyszedł na turniej szachowy i krzyczy na tych zawodników. No, niech mnie kule biją, mamy remis! Ściągajcie, zagrałem mecz życia. Nie było mowy, żebym pokonał legendę. Nie mogłem wygrać tej partii, ale mogłem wyjść z tego zwycięsko. O, patrzcie, a nie mówiłam? Aha, podejrzewałem to! Ludy jest cieniasem! Mistrz cieniac Ludy! Kto normalny lubi szachy? To było pytanie retoryczne. Zainspirowałeś mnie, ludzi. Tato, to ty? Tak, to jestem. Ale zaskoczenie. Lubię szachy. I mam gdzieś, co kto o tym myśli. Poza tym, duszno mi było okropnie w tej masce. Z przyjemnością ogłaszam, że pojedynek zakończył się remisem. Wygrali mały, zamaskowany szachista. Nie. To jest Ludwik Anderson. A to jest Andy Anderson i ma gdzieś, kto się o tym dowie. Ależ oczywiście. Można to chyba nazwać nieprzewidzianym finiszem. Proszę o duży... Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jutro wygrywa. Ej, czemu się wyłączyło? Dobra, obejrzmy do końca najpierw. Brawa dla naszych mistrzów. Odważni chłopcy. Zgadza się. Ustawcie figury. To dalej chcę grać. Przez zdjęcie maski wyzwoliłem reakcję łańcuchową wśród moich przyjaciół. Wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że należy robić to, co się kocha, nie zważając na to, co myślą inni. Nie żałuję, że w końcu zdjąłem tę głupią maskę. Wciąż wśród burz, niestraszne mu bałwany. No co, to nie jest ćwiczenie na turniej? To był odcinek o szachach. O co chodzi? Morał z odcinka, spam dla Rybsona remisem. Seria i dialogi Ewa Markowska, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Maliński, kierownictwo produkcji Dorota Suskiewodych.
Moral z odcinka, szachiści są prześladowani? Ale słuchaj. Słuchaj, morał z tego odcinka jest taki. Ja mam inny morał. Ty źle wyciągnąłeś, złe wnioski. Morał? Nie ważę, czy jesteś amatorem, czy nie. Wchodzisz z bomby do klasy przygrywów, czyli w tym przypadku szachistów, i oro robisz. I tyle. I to jest morał, to jest motywacja, żeby jutro na turnieju oro zrobić. A najwyżej co, jak przegram? No właśnie. To nic, bo i tak nikt nie wierzy, że wygram. Poza kochanymi widzami. Wiadomo, widzowie wiedzą. Wierzą. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!